Kochani, witam. Kolejny test, oczywiście znowu według prośby moich widzów, których jest coraz więcej. Bardzo się cieszę, bo zrobię dla was wszystko. Poprosiliście o przetestowanie i sprawdzenie powerbanku, który jest sprzedawany w danym momencie, w danej chwili w Biedronkach na terenie naszego kraju. W cenie 49 zł, w niektórych było drożej, ale zrobili promocję, więc testowałem ten powerbank przez prawie półtorej miesiąca i powiem kilka rzeczy. Zapakowany jest w takie pudełeczko, dość ładnie wykonane, firma Forever, znana. Chińska, robiona prawdopodobnie tylko na polski rynek. O tej nazwie oczywiście, bo producentowi podejrzewam, że milion innych nazw na cały świat. Więc tak, powerbank jest przede wszystkim lekki, cieniutki, bardzo można go sobie schować, jak telefon komórkowy do kieszeni, bardzo kompatybilny. Ma 10 000 mAh. Jeżeli chodzi o wyjścia, to mam bardzo fajnie rozwiązane, bo to oczywiście tutaj go ładujemy. Tak przy okazji się ładuje dość szybko, bo mniej więcej około godziny, półtorej maksymalnie do dwóch i jest naładowany całkowicie od zupełnego wyczerpania. Więc się ładuje bardzo szybko, ale oczywiście ładowarką rzędu 3 Amper. Ładować jeżeli, bo taką go ładowałem, ma dwa wyjścia USB, jedno, które ładuje 5V 2,1A jako zwykłe ładowanie, to jest to czarne, a drugie niebieskie to jest tak zwane quick charge, czyli ładuje nam telefony bardzo szybko i faktycznie szybko ładuje. Tak jak ładowarka Quick Charge, to ma 5V 2,1A. Nie wiem, czy tyle osiąga, ale naprawdę taki markowy telefon potrafi naładować w 40 minut do godziny. Ale ciekawostka, można ładować jeszcze 9V urządzenie z napięciem 1,5A i 12V 1A. I jeszcze jedna rzecz, ma wejście typu C, to też ciekawostka, także porównanie do innych powerbanków, chociażby do niedawno testowanego Adaty, ma dużo więcej wyjść i przede wszystkim ma quick charge i ładowanie i wyładowanie, czyli i go można ładować quick charge i on ładuje jednym gniazdem quick charge i inne urządzenia. Jak go się ładuje, to tutaj na kółeczku się wyświeca, jaką on ma poziom naładowania. W tej chwili widzimy cztery niebieskie kropeczki się świecą, linijki, kropeczki, błękitne diody LED i jak są cztery, to czyli jest całkowicie naładowane, 3 to jest słabiej, 2 to jest bardzo mało i 1 praktycznie rozładowane. No i jak się ładuje, to czerwona lampka bluga. Nie ma tutaj takiego gadżetu jak w innych powerbankach, chociażby badać latareczki, ale nie każdemu ona się przydaje. A propos jego tak pojemności i wydajności, powiem, że szału nie robi. Niby ma 10 000 mAh, czyli taki telefon jak BlackBerry albo inne markowe powinien teoretycznie naładować spokojnie 3 razy, nawet 3,5, a tak naprawdę niecałe 2 naładowania i wszystko, i koniec jego wydajności. Także podejrzewam, że słaby Chińczyk i szczerze nie wiem, czy warto wydać 50 zł na ten powerbank. Ogólnie stawiam mu minusa i nie polecam. Jeżeli macie możliwość wydania pieniędzy, to wydajcie na inny powerbank. No, chyba że wam się trafiły inne modele,
które lepiej wytrzymują niż ten mój, który zakupiłem też w Biedronce do testów. Także proszę, piszcie, jak Wam to wygląda, jak macie jakieś propozycje, to też proszę pisać i zaznaczać. Zapraszam też o wystawienie komentarzy, subskrybować, pamiętajcie o mnie i trwającym konkursie, także nikt nie będzie pokrzywdzony. Myślę, że nagród wystarczy dla wszystkich. Tak właśnie.